Dziś mam słowo do rządzących. Dokładnie słowo z Księgi Jeremiasza rozdziału 21. Proroctwo przeciw dynastii królewskiej. Odnośnie do domu króla ludzkiego słuchajcie słowa pańskiego. Domu Dawida, to mówi Pan. Od wczesnego rana sprawujcie sprawiedliwe sądy. Uwalniajcie uciśnionego z ręki ciemięscy. Inaczej bowiem gniew mój wybuchnie jak ogień, będzie płonął i nikt nie zdoła go zgasić z powodu waszych przewrotnych uczynków. Oto ja zwracam się do ciebie, mieszkanko doliny, skało na równinie, wyrocznia pana. Wy co mówicie, któż może wystąpić przeciw nam i wkroczyć do naszych siedzib? Ukażę Was według plonu Waszych uczynków, wyrocznia Pana, i w lesie jej podłożę ogień, by pochłonął wszystko, co ją otacza. Jest to słowo do wszystkich polityków, do wszystkich osób, które mają realny wpływ na rządy tego kraju. Posłuchajcie wezwania Pana. Odrzućcie zło, którym każą Wam karmić ludzi. Odsuńcie się od zła, którym sami coraz mocniej nasiąkacie, bo jeszcze jeden krok i będzie za późno. Jest to zło, które niszczy naród, ale niszczy też was i wasze rodziny. Być może jesteście szantażowani, być może jesteście tylko omamieni mamoną, ale pamiętajcie, że macie sumienie, które jest już wypełnione po brzegi i tylko Boża sprawiedliwość, Boża łaska, miłosierdzie może was uratować. Albo może was dosięgnąć, i dosięgnie niechybnie Boża sprawiedliwość. Odrzućcie zło. Zaprzestańcie działań, które prowadzą do wojny. Do wojny, która jest już tuż tuż, i w którą macie się lada chwila zaangażować, a która nie będzie się odbywać wcale po waszych myślach. Działania te przysporzą cierpienia narodowi, ale i dosięgną was, i dosięgną też. Wasze rodziny. Obudźcie się, ocknijcie się, zajrzyjcie we własne serca, a potem z tym obrazem spójrzcie w lustro. Spójrzcie w lustro. Spójrzcie w lustro. Pamiętaj, słowo Pana jest niezmienne. Tak jak wielka jest Jego łaska i miłosierdzie, którego możesz jeszcze doświadczyć właśnie teraz. Właśnie teraz u progu przepaści, w tym ostatnim momencie, ostatnim, naprawdę momencie, w którym możesz się jeszcze odwrócić, w którym możesz się jeszcze wycofać. Zrób to, mówi Pan. Zrób to, a odzyskasz siebie i spojrzysz w lustro.